Witam was w kolejnym odcinku z Warcraft 3 The Frozen Throne i od razu mnie atakują z kumańcy. Także jak ty... Co za cholerstwo, no? Ostrzem rodu, uderzaj! Tak więc kontynuujemy... Była druga kampania... Druga kampania... Drugą misję z kampanii nieumarłych. Ale mi porozwalali, kurde, ten wóz mięsa. Na szczęście na spaczonej ziemi jest w stanie odrabiać sobie chapca. Także spoko. Niestety trupami go nie odnowię. Także... Przechodzimy. Przechodzimy dalej. I od razu biesy mnie muszą powitać. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ach, nareszcie. Muszę też pilnować tych wozów mięsa, bo kurde mi je rozwalą jeszcze i co będzie. Co z tego, że mam plugastwa, skoro wozy mięsa mi się przydadzą na rozwalanie budynków czy coś? Co znowu? Teraz zrobimy to inaczej. Tu przeprowadzę wozy mięsa, tutaj trupy wskrzeszę. Nikt nie będzie mi rozkazywał. No na pewno! Jeszcze czego? Dobra, mamy to. Teraz zobaczmy, co tu będzie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Już? Już, kurna? Uważaj, twój ból będzie nieopisany. Cholera, ale teraz przyblokowałem te wozy. Co znowu? Uważaj. Gdybym nie musiał tych wozów, kurde, chronić, by nie było takiego problemu. Ale trzeba, niestety. Uff! Mięsne golemy. Na osłony, to mi się przyda, jak najbardziej. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Co znowu? Mów, głupcze! Wy na tyły! Jaka jest pola cienia? Mowy to miało. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Skubany! No i się pozbyłem gula niestety. To mi się bardziej podoba. Trudno. Się mówi. I żyje się dalej. Uważaj! Ostrze mrozu jest głodne. Tam pewnie i tak będę musiał iść później. Moment, była tu jakaś poboczna? Aha, to były te wozy mięsa, dobra. Co znowu? Nareszcie. O. Ostrze mrozu jest głodne. Już widzę, gdzie mi się wozy mięsa przydadzą. Mów, głupcze, nareszcie. Niestety teraz tych trupów już nie potrzebuję, bo nie mam guli. Nikt nie będzie mi. Ewentualnie na. O, idą, kurde, zabić, wymordować. Teraz ostrze mrozu. Co znowu? To mi się bardziej podoba. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ostrze mrozu jest głodne. Niby mogę iść przed siebie, no ale... Ach, nareszcie. Zaraz. Martwi szkielety. Będą służyć. Intrygujące. Niechaj prowadzi mnie ciemno. Czemu tylko tyle? Za króla Lisa! Jaka jest wola cienia? Okej. Okay. Potępieni czekają. Niechaj prowadzi mnie ciemno. Mów, głupcze. Co znowu?
kurcze. A się poblokowali z gredy. Uważaj. Mów, kurcze. Tego weź się zabijcie. Znowu, no właśnie. Dadzą nam się te stosy trupów. Martwych można ożywić i wcielić do naszej armii. Co znowu? Naprawdę. Twój ból będzie nieopisany. Szkoda tylko, że tymczasowo. Ostrze mrozu jest głodne. Mów, głupcze. To mi się bardziej podoba. Tutaj mam dwa gule. Ostrze mrozu jest głodne. To mi się bardziej podoba. Co znowu? Ach, nareszcie. Mów, głupcze. To mi się bardziej podoba. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Rozwal tam tą bramę. Już jesteśmy strasznie blisko. Dobra, wycofać się musi panowie. Znaczy szkielety to tam mogą zostać, nie? Kurde. Za dużo tego jest. Mów, głupcze. Potępieni czekają. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Co znowu? Jaka jest wola cienia? Czego? Mów, głupcze. Jeść, jeść. Ach, nareszcie. Weź się uleż może. Co znowu? Aha, teraz mamy dwie bramy, tak? Jedna albo druga. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Potępieni czekają. To mi się bardziej podoba. Już, nażarłeś się. To dawaj. Do reszty. Uważaj. Ła, tu kolejne stosy. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Jakoś mnie już nie atakują te zombiaki, co jest dziwne. A zabił mi gula. Kurde. Nie no, tu jest was perfidnie za dużo. Za króla Lisza. Ja też tak potrafiło. A nie, jednak cholera przyszli. Potępieni czekają. Uważaj. A już cholera miałem nadzieję, że się ich pozbyłem. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ło, tam coś jest. Niedobrze. Nie, Doomguard. Doomguard. A jeszcze czego? Do tyłu, durnie. To też jest Doomguard. A, na niego nie mogę. Przecież Doomguard to nie jest nieumarły. Tylko to jest ten... demon przecież. To mi się bardziej podoba. To nie ma w ogóle sensu. Ach, nareszcie. Twój ból będzie nieopisany. Ostrze mrozu jest głodne. Ach, nareszcie. No, za chwilę się pozbędę tych wozów mięsa, kurczę. To mi się bardziej podoba. A skoro mowa o wozach mięsa. Co znowu? A nie zdążę. A zdążyłem, dobra. Pozwalcie mi to w cholerę. Czekają cię wieczne męki. Kto mi tu strzela w te moje wozy? Ten od nich? Ból będzie nieopisany. Czekają cię wieczne męki. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Będziecie cierpieć. Uważaj.
Czekają cię wieczne męki. Za króla Lisza! Ostrze mrozu, uderzaj! Runa osłony, a do czego by się to miało przydać? Do walki z tymi tam? Ostrze mrozu jest głodne. O kurde! Krwawa rzeź, co to jest? Co znowu? Co ty mi tu przyprowadzili? Ja. Znowu jakiś butcher pseudo. Uważaj! Ach, nareszcie. Oczywiście zwykłe plugastwa. Dlaczego akurat Dreadlord to musi być? Czy tam upiorny władca? A ten skubaniec jeszcze manę ma. Okej. Okay. Co znowu? Trzeba ich tu jakoś, kurczę, zwabić. Prowadzi mnie ciemność. Po to są te runy, znaczy jest ta runa osłony. Potępieni czekają. O, kurde, no, nie mogę ich zaznaczyć. Już idę! Nie będzie mi rozkazywał. Chcieli mnie zaskoczyć. Mała król nam nie uciec. Nareszcie. Mów, kurcze. No, tu nie przejdą raczej. Za króla Lisza. Nareszcie. Za króla Lisza. A, mam po ogóle. A, olać go. Dobra, nie było tak źle, jak mi się wydawało, że będzie. Dziwne, że on uśpienia nie używał. Uważaj. Nikt nie będzie mi rozkazywał. No i co teraz? Wygrałem. Tylko jeszcze ta główna brama została. I tych trzech typów, co mi tam chciało zaszkodzić. Jaki wielki trup w ogóle. Z tego rzeźnika został. Mów, głupcze! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ha. Ciekawe, jak to się zakończy. Ostrze mrozu jest głodne. Uważaj! Nareszcie. Wyjście z miasta. A, to już jest koniec, no w sumie. No to tyle, kurczę. Szybko poszło. Mogłem to w sumie w jednym odcinku zrobić. Nie mamy na to czasu. Musimy się szybko wydostać. Winienem wam wdzięczność, moje damy. Ale gdzie wasza pani? Gdzie Sylvanas? Wysłała nas, abyśmy cię znalazły, wielki władco. Mamy cię eskortować podczas przekraczania rzeki, a następnie doprowadzić do kryjówki w dziczy. Do kryjówki w dziczy, tak? Ona wysłała te dwie banshee, żeby zaprowadziły Arthasa w pułapkę. No bo sama mówiła przecież wcześniej, że go nienawidzi. Przez to, co z nią zrobił i że wymordował jej lud i tak dalej. Zobaczymy, jak to się potoczy. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.